Od lat relacje pomiędzy posłem Jarosławem Zielińskim i prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem można było określić tylko w jeden sposób – wieczna zmarzlina. Na kilka dni przed wyborami o wzajemnych relacjach z politykiem Prawa i Sprawiedliwości tak mówił prezydent miasta. Nie wiem, czy pan poseł wspiera mnie, czy nie wspiera. Trochę mi to żal, bo bez sensu to jest wszystko, że takie dzielenie na my i oni. Ja cały czas chciałbym współpracować, nie mam żadnych barier. I cieszę się, że ten rząd też wspiera Suwałki. Jak państwo wiecie, my jesteśmy kolegami z panem ministrem z ławy szkolnej, z Mechaniaka Suwalskiego, 5 lat, ten sam rocznik. Także no, tutaj no, jesteśmy na ty, no, ale dlaczego? Czasami no, tak jest, że gdzieś tam się zagolopujemy, ale trzeba współpracować, a ja do tej współpracy jestem otwarty. Tydzień po wyborach, które przyniosły Jarosławowi Zielińskiemu rekordowe, ponad 40-tysięczne poparcie, polityk zwołał konferencję prasową, podczas której wyjawił dziennikarzom przyczynę szorstkich relacji z suwalskim samorządem. Jednoznacznie wskazał, że powodem chłodnych stosunków była postać posłanki Bożeny Kamińskiej, żegnającej się z pracą w Sejmie wskutek przegranych wyborów. Zieliński informował, że jest już po spotkaniu z prezydentem Suwałk i wszystko jest na najlepszej drodze do normalizacji wzajemnych relacji. Nie ma wątpliwości, że taka deklaracja ministra Zielińskiego ucieszyła prezydenta Renkiewicza, który parę dni wcześniej tak mówił o kolei i roli ministra Jarosława Zielińskiego. Tam musi być ktoś, i to jest również rola ministra Zielińskiego, kto zepnie to na szczeblu politycznym. Jarosław Zieliński podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedział, że w najbliższej kadencji będzie ze szczególną starannością pilnował realizacji kluczowych dla regionu inwestycji szybkiej kolei i Via Baltiki.